Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię. I chcieli dać mu imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała, nie. Natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jakby chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów w całej górskiej krainie Judei. Rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Oto słowo Pańskie. Dopiero w świetle pewnych wydarzeń zobaczysz, co jest w twoim sercu. Mówiłem wczoraj o tym, że nie jest ważne, co człowiek mówi o sobie. Nie jest ważne, co człowiek myśli o sobie. Ważne jest, co człowiek robi. Dlatego Bóg prowokuje pewne trudne wydarzenia, żeby okazało się, co ma w sercu. Jak będzie działał. I to jest to znaczenie Adwentu, tego kontrastu pomiędzy ciemnością i światłem. My tak naprawdę jesteśmy w ciemności, nie znamy siebie. Dopiero w świetle wydarzeń możemy coś tak naprawdę mówić o sobie. Możemy powiedzieć, kim jesteśmy, jeżeli Bóg wypróbuje nasze serca, postawi w świetle. Można by rzec, że człowiek odzyskuje mowę, prawdziwą mowę, tak jak Zachariasz odzyskał mowę, kiedy pojawiło się światło, kiedy się objawiła wola Boża. Wydarzenia z naszego życia są dla nas tajne. Nie wiemy, czym one są. Jeżeli nie ma pewnego światła słowa, jeżeli nie mamy światła od Boga, to wydarzenia są tajne. Dlatego nasze życie nic nam nie mówi. Zachariasz milczał, dopóki się nie pojawiło słowo Boga. Dlatego człowiek, który nie ma światła, on potrafi tylko przeklinać swoje życie. Potrafi tylko narzekać. Nie umie się cieszyć swoim życiem. Nie umie się cieszyć trudnymi faktami ze swojego życia. Nie umie błogosławić Boga. Chrześcijanin to jest ktoś, kto nieustannie prosi. Nieustannie. Panie, daj mi światło na te wydarzenia, które mają miejsce.